wiecie, dostaję cały czas e-maile różne, w różny sposób, przez Messenger, Facebook, e-mail, tam przeróżne rzeczy. Głównie ludzie dziękują, pytają się, kiedy będzie następna część, nie? Jak komentarze są wyłączone, ale jak były komentarze, to tam powiedzmy generalnie było dużo normalnych, dużo takich spamów, bym powiedział, nie? Jakichś takich. Ale nikt ani razu nie przyczepił się o teologiczny problem. Rozumiecie, że coś jest nieprawdziwe, poza jednym przypadkiem, który teraz przy okazji będę chciał wyjaśnić, nie? Że w tym całym nauczaniu coś jest niezgodne z Biblią, jest nieprawdziwe, nie? Że ja tu gdzieś kłamię, czy rozumiecie, tak? Czyli nikt się nie przyczepił poza jednym. W pierwszej godzinie, 55 minucie, 30 sekundzie widać tamtą, widać, nie? Miałem taką krótką refleksję mówiąc o Jezusie, który stąpił z nieba i oto zostało mi zwrócona uwaga dwa razy, co nie? I będę chciał teraz to jakby też jeszcze szybko wyjaśnić. Mówiłem o aniołach, o niebie, że niebo jest w pewnym sensie materialne jakieś, nie takiej fizycznej materii, ale z jakiejś duchowej materii, fizyczną lokacją, bo tam wiemy, że jest Bóg, jest świątynia, ma swój tron, tam się, wiecie, tam są drzewo życia, jest różne rzeczy, rzeka życia ma płynąć, czyli to jest w jakiejś formie materia, nie? Jakaś materia, inna niż nasza, którą stworzył Bóg i Bóg stworzył też aniołów w pewnym sensie, to są moje takie przemyślenia, z jakiejś materii, co nie? Ich można związać, prawda? Jakby byli tylko takimi duchami, jak my ich tu na ziemi widzimy, takimi, wiecie, że jak chce, to jest, jak nie chce, to go nie ma, rozpływa się, to nie można byłoby go związać. Słowo Boże mówi, że oni walczą ze sobą, więc w jakiś sposób muszą być fizyczni. Słowo Boże mówi, że ludzie jedli mannę z nieba, pokarm aniołów, psalm, któryś tam gdzieś to się może później pojawi, no nie? W psalmie i w dwóch miejscach jest napisane, czy w trzech nawet, że rozumiecie, czyli, więc powiedziałem tak, i, że tam jest teraz Henoch, bo Słowo Boże mówi, że Bóg go zabrał i że tam jest Eliasz, nie? I dostałem telefon jakiś czas później, po tym nauczaniu i jeszcze później, że to jest, no w pewnym sensie herezja, że oni są w Szeolu, że nie może być nikt w niebie, okej? Okay? I teraz chcę o tym pomówić biblijnie. Co Pismo Święte na ten temat mówi, okej? Okay? Żeby to wyjaśnić. Więc tak, o Henochu czytamy tak, że Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Okay? Słowo mówi, Boże mówi, że zabrał go Bóg. W drugim miejscu, w liście do Hebrajczyków, jest bardzo mało o Henochu napisane w Piśmie Świętym, jest napisane, że przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. I chcę jeszcze jedno miejsce przeczytać, to jest apostoł Piotr, mówi o aniołach, które kiedyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz ocalało przez wodę. I to w sumie o Henochu, ten ostatni werset nie jest o Henochu, ale Słowo Boże mówi, że po to ocalało tylko 8 dusz. Wiemy, że to jest Noe, jego żona, 3 synów i ich żony, nie? 8 osób. I zobaczcie, Słowo Boże mówi tak, że zabrał go Bóg. Apostoł Paweł mówi, że nie oglądał śmierci. Rozumiemy, że w potopie nie zginął. No nie? Słowo Boże nie mówi, gdzie zabrał go Bóg, co nie? Generalnie jeżeli, ja wiecie, ja wiele nauczeń słyszałem, dlatego taką refleksję miałem, że zabrał go też do nieba, nie? Nie wiemy, gdzie go zabrał Bóg. Nie będę mówił, co tam mówią księgi jakieś niebiblijne. Biblia nie mówi, gdzie zabrał go Bóg. Mówi, że nie umarł. Jeżeli nie umarł, słowo nigdzie nie mówi, że umarł, tak? Czyli po prostu powiedzmy tak, zamknijmy tą myśl. Nie wiemy, co się stało z Eliaszem, z Henochem. Nie został zabrany do... Może został zabrany, może nie został zabrany. Wiemy, że nie umarł. Okay? Jego zostawimy w ten sposób, no bo faktycznie nie jest napisane, że został zabrany do nieba. No ale nie umarł, więc po to przetrwało tylko 8 osób. Może kluczem podkreśliłem, to jest ta woda. Może ci przetrwali przez wodę, może on przetrwał w jakiś inny sposób, ale nie ma po nim śladu. Nie ma po nim śladu, także nie wiadomo, co się z nim stało. Generalnie wszyscy, których ja słuchałem do tej pory, nauczałem, że Bóg go zabrał do nieba. Okay? Teraz Eliasz. Druga Księga Królewska 2.1. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Okay? W kolejnym miejscu, 11 werset, w tej samym miejscu jest, a gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. I teraz wszedłem w hebrajski język. Okay? Tu, gdzie jest do nieba na niebiesko zaznaczone, jest słowo Hashamaim. W obydwu przypadkach, w obydwu wersetach jest słowo Hashamaim. I poniżej jeszcze są dwa z tego samego miejsca z Biblii Tysiąclecia, ponieważ ona bardziej dosłownie tłumaczy takie bardzo podobne wersety, gdzie inni uczniowie proroccy mówili do Elizeusza, czy
Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Pana Twego wzwyż ponad Twą głowę? Czyli do góry. W innych tłumaczeniach jest, że zabierze go do góry. Teraz słowo Hashamaim. Wiecie, w języku angielskim mamy te takie T-H-E, D takie czytane, nie? Czyli wiecie, co znaczy D? Przed każdym słowem oznacza konkretną jakąś rzecz, tak? Tak samo hej w hebrajskim, gdzie jest, nie jest Shamaim, niebo, tylko Hashamaim oznacza te konkretne niebo. Pierwsze słowa Pisma Świętego zaczynają się tak. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Heeretz. Czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i mówi Hashamaim. Nie? Czyli według języka hebrajskiego w tych wersetach jest napisane, że Bóg zabrał Eliasza do nieba. To Hashamaim. Czyli rozumiecie? Nie gdzie indziej. Dwa miejsca to potwierdzają. Absolutnie. Tam jest napisane też, że oni chcieli go szukać. Elizeusz mówi, nie szukajcie. Chcieli go szukać. Elizeusz mówi, nie szukajcie. Oni chcieli go szukać. On mówi, to idźcie go szukać. Poszli, wrócili po trzech dniach, powiedzieli, nie znaleźliśmy go. Nie? Elizeusz otrzymał, zaraz wam jeszcze powiem, dlaczego niektórzy uważają, że nie zabrał Eliasza Bóg do nieba. Zaraz to powiem. Ale Elizeusz otrzymał podwójne namaszczenie Eliasza. Prawda? Zastąpił Eliasza. To wszyscy wiemy, że Elizeusz, jego taka powiedzmy asystent, zastąpił Eliasza i kontynuował służbę prorocką w Izraelu. Wersetem, który ma zaprzeczać tym rzeczom, słowa Pana Jezusa tutaj, że a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I ja tutaj dopisałem, ponieważ większość tłumaczeń tego nie ma, tego, ale w oryginale jest i w Króla Jakuba, czyli King James Version jest w brzeskiej i jest w gdańskiej Biblii, który jest w niebie, czyli, ale Jezus mówi do Nikodema, trzeci rozdział Ewangelii Jana, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Okej? Okay? Jeszcze jeden werset, który może o czymś takim świadczyć, że nikt do nieba nie wstąpił. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. I ci bracia mi powiedzieli, że ten pierwszy werset, ten tutaj głównie ten, słowa Jezusa, że Elizeusz i Henoch nie mogli wejść do nieba, bo Jezus wyraźnie mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Nie? I teraz posłuchajcie, bo musimy Biblię studiować słowo w słowo. Nie? Kontekst jest też bardzo ważny, bo to jest tylko jeden werset, wyrwany z kontekstu. No nie? Poniżej jest kolejny werset apostoła Pawła, który pisze, że znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. To jest 2 Koryntian 12:2. Gdyby apostoł Paweł, a wcześniej czytaliśmy 1 Koryntian, tak, 15, gdyby był pewien, że jest niemożliwe w ciele, to miałby przede wszystkim po pierwsze pewność, że było to w duchu. Rozumiecie? Nie mówiłby, czy to było w ciele, czy nie. Był tak przekonany, że było w ciele, że nie był pewien. No nie? Fakt jest też taki, że to już jest po Jezusie, nie? Czyli jakby po tej stronie, że tak powiem, krzyża, nie? Ale on nie jest pewien. I teraz dalej. Nie wiem, czy gdzieś to tu mam. Dobrze, jeszcze ten werset o Panu Jezusie. Popatrzcie, Pan Jezus mówi tak. A nikt nie wstąpił do nieba. Wiemy, że Pismo Święte mówi, że aniołowie wchodzą i schodzą. Tak? To już nie jest nikt. Jest czy nie? To już nie jest nikt. No nie? Wiemy, że Eliasz został zabrany. Słowo Boże przed chwilą czytaliśmy, mówi wyraźnie, że Eliasz został zabrany do nieba. Jeżeli to jest prawda, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że Henoch został zabrany, to ten werset, Eliasz został zabrany, to ten werset jest sprzecznością, rozumiecie, ze Starym Testamentem. Tu mamy konkretną sprzeczność, co nie? I już powiedziałem o aniołach, ale tak, kluczem tego wersetu i dzisiaj w tym rozważaniu późniejszym zobaczymy jest słowa Syn Człowieczy, co nie? Bo w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi o autorytecie nauczania. On mówi, wiemy, że przyszedł z nieba, Pan Jezus mówi, co się narodziło z ducha i takich rzeczach rozmawiałem. I Pan Jezus, moim zdaniem, myślę, że mówi tak, że on mówi tak, że ja jestem, popatrzcie, bo jak powiedziałem, który jest w niebie, tego wersetu nie ma, tej części wersetu w większości Biblii nie ma, nie? On mówi, że ja wstąpiłem z nieba. Ja mam absolutny autorytet do nauczania o niebie. Tam jest napisane, że jeśli nie wierzycie o rzeczach ziemskich, których wam mówimy, to jak uwierzycie o rzeczach niebiańskich, nie? I zobaczycie to później, że jest rzecz pewna, której my nie wiemy, a na pewno Nikodem wiedział. Dzisiaj po tym dzisiejszym rozważaniu, pod koniec zrozumiecie temat Syn Człowieczy, jak oni rozumieli Syna Człowieczego, nie? Jak rozumieli Żydzi starotestamentowi, i nowotestamentowi, co to znaczy tytuł Syn Człowieczy, nie? Bo tu też jest klucz w tym Synu Człowieczym, co nie?
Nie wiem, co tu w moich notatkach jeszcze mam. Ja tak myślę, ponieważ ja nie uważam, że to jest sprzeczność. Pan Jezus powiedział po prostu o sobie to, nie? Może się ktoś z tym nie zgadzać. Nie myślę, że ten werset jest właśnie w tym kontekście takiego całkowitego wstępowania czy zstępowania z nieba, nie? Chodzi o autorytet, jak mówię. To jest moja myśl, no nie? Także Eliasz jest na pewno wzięty do nieba został, nie? To jest 100%, nie? Henoch, nie wiemy, został zabrany przez Boga, nie wiemy, gdzie został zabrany, nie? Jest niebo albo ziemia, dwa miejsca tylko, nie? Jest napisane, że nie umarł i tyle. Czyli... Wiesz, czytając Pismo Święte, tak można zrozumieć. Nie można powiedzieć, że Eliasz nie wstąpił, bo jeśli chodzi o Eliasza, to jest 100%, że został zabrany do nieba. Nie? Jeśli chodzi o Elizeusza, Bóg go zabrał gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie? Ale nigdzie nie jest napisane, że na przykład do Szeolu. Co? Henocha. Cały czas się mylę z tym? Okej, to wiecie co? To ja przejdę dalej teraz, okej? Dlaczego mówią, że Eliasz nie został zabrany do nieba? Jest w drugim Kronik tutaj, 21:12, napisane, wtedy przyszedł do niego pismo od proroka Eliasza tej treści. Tak mówi Pan Bóg Dawida, twego praojca. Dlatego, że nie chodziłeś z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I o co chodzi? Gdzieś tam po latach do króla Jehoroama przychodzi list od proroka Eliasza. Pismo Święte mówi wyraźnie, że przyszedł list od proroka Eliasza. No nie? I więc niektórzy mówią, no widzisz, nie zabrał go Bóg do nieba, chociaż Pismo Święte mówi, że zabrał go do nieba, nie? Bo przyszedł list, okej? Okay? To jest ileś lat później... Eliasz działał w północnym królestwie Izraela, w Izraelu. Tu, ten król jest królem judzkim, to się dzieje na południu. Wiemy, że Pismo Święte nic o Eliaszu więcej nie mówi od tego momentu, kiedy został wzięty do nieba. Wiemy, że przekazał swój autorytet Elizeuszowi, czyli ślad po Eliaszu zagina. Eliasz to imię, to znaczy Eliach, Eliachu, czyli Eliach, ja, Eliach, nie? Czyli El i El Bóg, mój Jahwe. Takich imion mogło być więcej. I Eliach, ten inny, jeszcze tutaj mam napisane, to już jest po angielsku, że jeszcze kilka listów jest od takiego Eliach, powiedzmy, nie? Ale Pismo Święte nigdzie nie mówi, że to jest ten sławny, słynny Eliasz, nie? Czyli jeszcze jest jedna rzecz. Nie wiem, czy mam to w następnym slajdzie, chyba tak. Tu na dole, pamiętacie historię Namana? Gdzie był... tam jakiś dowódca wojsk, jakiś tam powiedzmy miał tron i dziewczynka powiedziała, żeby poszedł do Izraela, bo tam jest prorok w Izraelu, nie? Znaczy, że ona nic nie mówi o Eliaszu, już nigdzie o Eliaszu się nie mówi, już teraz jest wszędzie Elizeusz, nie? Czyli po prostu słuch po Eliaszu zaginął, nie? Czyli tu jeszcze jest parę myśli, możliwe, że to się wydaje skomplikowane, co powiedziałem, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, nie? Że Bóg zabrał ich obydwu, nie wiemy, gdzie zabrał Henocha, napisane jest, że Henoch nie oglądał śmierci, czyli nie umarł. Eliasz, wiemy, że został 100% zabrany do nieba, nie? Czy tam był krótko i wrócił? Nie wiem, nie? Okej. Nie myślę, że powiedziałem bardzo takie jakieś bardzo herezyjne rzeczy. Nie wiem, czy rozumiecie, mówiąc te refleksje, bo to, co mówiłem, to nawet nie był temat, tylko była taka refleksja, nie? W temacie, nie? Okej. Chciałem to wyjaśnić, żeby gdyby jeszcze ktoś tak myślał, jak tamci dwie bracia, żeby po prostu wiedzieć, że to jest... Nie jest takie proste odpowiedź na to, nie? Ale na pewno nie ma ich w Szeolu czy gdzieś tam, nie? Wiemy, że jeszcze ci dwaj świadkowie kiedyś wrócą. Może to są akurat ci dwaj ludzie, którzy nie umarli, którzy dopiero umrą na koniec, wpisani w Księdze Objawienia.